Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję klocków od Egmont Card Blocks. Są to klocki konstrukcyjne, ale nie takie zwykłe klocki, bo są to klocki kartonowe. Kartonowe zabawki często kojarzą się z nietrwałością. W tym wypadku od razu już powiem, że absolutnie tak nie jest. W opakowaniu znajdziemy 50 klocków. 50 klocków tego wymiaru. I teraz pytanie, jak one się tu zmieściły? No i opakowanie oczywiście już nam to zdradza. Klocki mamy w takiej płaskiej postaci. Klocki przeznaczone są według opakowania dla dzieci od 6 roku życia. Są niesamowicie kreatywną zabawką. Musimy je oczywiście najpierw sobie złożyć. W opakowaniu, w zestawie mamy właśnie tak wyglądające klocki oraz ogromną ilość łączników do tych klocków. I jeszcze więcej łączników. I jeszcze więcej łączników. I jeszcze więcej łączników. Wszystkich jeszcze nie rozpakowałyśmy. Łączniki są po 3 razem sklejone, połączone ze sobą. Musimy je rozerwać. No i teraz pytanie, jak zbudować klocek? Nasze kartoniki z tej strony mają takie delikatne zgięcia, nagięcia. Tutaj możemy zobaczyć, w których musimy je po prostu bardziej zgiąć. Zginamy, zaczynając od tych takich skrzydełek. Następnie bierzemy resztę, zginamy według przerywanej linii. Robimy coś takiego, o, te zewnętrzne skrzydełka muszą się do siebie przytulić i zginamy górę klocka jednego i dół. I mamy złożony, zbudowany kartonowy klocek. Składanie tych klocków początkowo może się wydawać troszkę skomplikowane. Jak zajrzałam w instrukcję, to wydało mi się to wręcz nierealne do tak szybkiego złożenia, ale praktyka czyni mistrza i gdy zaczniecie składać te klocki, to już pójdzie. 50 klocków to jest tak naprawdę nic. Bardzo szybko się je składa. Mogłabym złożyć i 150 albo i 500 takich klocków, jak już zaczęłyśmy je razem składać, to poszło nam to naprawdę ekspresowo. Złożymy sobie kolejny, to już jest ostatni klocek. Ja zostawiłam 2 klocki, aby Wam pokazać na tym właśnie filmie, jak je złożyć. Resztę klocków mamy już przygotowaną do zabawy. I tak wygląda 50 klocków. 50 klocków zajmuje cały kadr. Są naprawdę duże, naprawdę sztywne. Zdziwiłam się, jak bardzo one są twarde. Nie przypuszczałam, że klocki tekturowe mogą być aż tak twarde. One są wytrzymałe. Są bardzo wytrzymałe. Te klocki przez te parę dni, jak je mamy, przeszły u nas naprawdę dużo. Są w użyciu, no praktycznie non-stop. Dziewczyny tworzą jakieś mebelki dla lalek. Zresztą zaraz Wam pokażę jeden mebelek, który tutaj jest pod tą górą klocków schowany i złożony. Reszta klocków jest niepospinana ze sobą. I nic się naprawdę z tymi klockami nie dzieje. Można budować domki, zamki. Mamy tutaj zresztą w zestawie książeczkę. Książeczkę, która może nas zainspirować do zabawy klockami, do tworzenia konstrukcji. W książeczce również jest instrukcja, jak stworzyć klocek. O, tutaj mamy na przykład mebelki dla pluszaków. I również pluszaki dziewczyn korzystają z mebelków, z klocków Card Blocks. 6 powodów, dla których warto poznać klocki Card Blocks, są alternatywą dla głośnych, kolorowych i plastikowych zabawek. Tak jest! Stymulują zmysły w naturalny, łagodny sposób. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że są to polskie klocki, są 100% ekologiczne,
No i bardzo pobudzają wyobraźnię, kreatywność, uczą eksperymentowania, szukania rozwiązań, działają na wyobraźnię, rozwijają inwencję twórczą, pobudzają do myślenia o formach przestrzennych, łączą pokolenia, bawią i integrują, są ekologiczne i wytrzymałe, można z nich składać bryły wiele razy, dokładnie tak, i są produkowane w Polsce i wykonane z poszanowaniem natury. Tutaj mamy przykładowe konstrukcje, łączenie klocków. Dalej możemy poznać inne zestawy. Jest zestaw kopuła. Jest zestaw rotunda. Mając wszystkie te zestawy, jeszcze są bryły platońskie, można stworzyć chyba wszystko, co tylko się zamarzy, można dzięki tym klockom stworzyć. Chociaż taki zestaw podstawowy, jak tutaj mamy, czyli te prostokątne klocki, też na bardzo wiele pozwala. Cuda można z tych klocków tworzyć. Naprawdę można z nich budować cuda. Przykładowe konstrukcje, konstrukcje modułowe, tutaj konstrukcje mieszane przy użyciu różnych zestawów. Coś fantastycznego, niesamowicie kreatywna zabawka, która dostarcza naprawdę ogromną ilość zabawy. I ja teraz muszę zburzyć moją konstrukcję, aby wyciągnąć łóżko dla Barbie. Łóżko, które jest połączone, czego nie widać, bo te łączniki chowają się do środka. Och, tutaj widzę, umknęła nam jedna dziurka, jedno miejsce, gdzie nie było włączone łączenie. Spójrzcie, jak my to robimy. Bierzemy łączenie, składamy je na pół i wkładamy do środka. I jest. Jak wyciągamy? No my akurat wyciągamy za pomocą pensety, czy ja je wyjmę paznokciami, których nie mam. Pomocą przyszły mi nożyczki delikatnie, aby nie uszkodzić pensetą, idzie mi to o wiele lepiej. No i tak to właśnie wygląda. Możemy klocki łączyć, możemy je rozłączać i zabawa jest naprawdę fantastyczna, niesamowicie kreatywna, a konstrukcja bardzo sztywna, stabilna. No dobra, ale może zbudujemy sobie tutaj jakiś mebel, na przykład fotel dla pluszaka, a jak wyglądają zabawki w tych klockach, zobaczycie na blogu. W opisie do filmu będzie link do bloga i tam będą zdjęcia z zabaw z tymi klockami. Dziewczyny budowle i dziewczyny zabawy. Bierzemy sobie dwa klocki, kładziemy je obok siebie i łączymy łącznikiem. Aby były stabilne, warto je połączyć z każdej strony. Od góry, od dołu, od przodu, od tyłu, wszędzie z każdej strony warto je ze sobą połączyć. Wtedy mamy pewność, że konstrukcja będzie niesamowicie stabilna. Siedzisko gotowe, bierzemy się za oparcie. Klocki te powinnam połączyć przed złączeniem ich z tymi. Powinnam mieć dwa takie zestawy podwójnych, połączonych klocków. Łatwiej się je po prostu ze sobą łączy, gdy one są osobno. Bo teraz ich nie połączę w środku, ale to nie ma większego znaczenia w trakcie zabawy. I tak nic, zupełnie nic się z nimi nie stanie. Od boczków łączymy, z każdej strony łączymy nasze zestawy i mebelki, które stworzymy w ten sposób, czy domki, czy co tam nam się tylko zamarzy, będą mogły nam służyć do zabawy przez wiele, wiele, wiele miesięcy. Myślę, że te klocki będą niezniszczalne. Biorąc pod uwagę, jak sztywna, jak twarda jest to tektura, wydaje mi się, że dziewczyny będą się nimi bawić latami. Z tyłu łączymy i mamy już taki fotel z oparciem. Pozostało nam zrobić jeszcze boczki fotela i nasze pluszaki, nasze zabawki mogą już z niego korzystać. O, podnosimy, przenosimy, próbujemy nawet
pociągnąć. Nic się kompletnie z tym nie dzieje. Są to świetne, doskonałe klocki, pobudzające niesamowicie wyobraźnię, kreatywność. Myślę, że dla dzieci w każdym wieku, niby 6+, ale ja bym młodszemu dziecku też ze spokojem dała do zabawy klocki. Nasza Oli ma 4,5 roku i bawi się nimi z nami, więc myślę, że pod nadzorem, czy też wspólnie się bawiąc, można również bawić się klockami z młodszymi dziećmi. Klocki konstrukcyjne Card Blocks jest dokładnie taki, jak mówi nam opakowanie: zabawa, edukacja i rozwój. I jak już mówiłam, zdjęcia z zabaw klockami będziecie mogli obejrzeć na blogu, więc zapraszam Was tam bardzo gorąco. Zresztą na blogu będą też zdjęcia samych klocków i będzie też recenzja, więc jeśli macie ochotę jeszcze przeczytać o nich co nieco, to gorąco zapraszam na blog. W opisie do filmu jest link. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.